Hello ludziska, z tej strony Fab284, a to kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj gramy w Fortnite'a, ale zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę i suba na moim kanale. I pamiętajcie, żeby wpisać kod sklepu natrasz284 z kropką na końcu. Kropka na końcu jest bardzo ważna, bo kod nie zadziała. No i co? Wreszcie uzbierałem fałdolce na karnet, więc sobie przetestujemy pierwszego skina. Wreszcie! No to co? Jest kod, są fałdolce. I co? Kupujemy. I jest. Dobra. No i mamy karnet. Dobra. I wyposażamy sobie skina. Ej, fajny ten mur nawet do LEGO Fortnite. Co jest? Darmowe nagrody. A nie, co chyba z tego tygodniowego. Dobra, i wyposażamy sobie jeszcze kilof. I lotnie i testujemy skinka, a jeszcze chyba, że styl sobie przetestujemy, jaki jest, taki niebieski, nie, no, chyba pierwszy lepszy. Dobra, no to testujemy tego skina. Dobra, są jakieś zadania, w ogóle gramy zwykły Battle Royale, bo dawno nie grałem strasznie zwykłego, i zrobimy może fabułę sobie, zadania jakieś. Metallica dalej jest, zapomniałem. Dobra, bo ja myślałem, że już jest tydzień szósty, to by było straszne, bo ja mam trochę tych zadań, bo ja ich w ogóle nie robiłem. No ale, no. Dobra, to lecimy. W lobby fajnie ten skinek nawet wygląda. Nie mogę się doczekać Megalodona, bo to on wygląda jak taki ten Gunnar, co był. Czy jakąś, no ta. Co był w drugim sezonie trzeciego rozdziału chyba. Albo w pierwszym sezonie. Nie pamiętam, ale był spoko, nie? Więc fajnie, gdyby był, na serio. Znaczy, co jakby był? No on jest podobny strasznie, nie? Jeszcze on ma te pięści podobne. Ej, co jest? Fajnie wygląda ten skinek. Taki trochę spocony. Chyba. Ale ja nie jestem spocony, nie? Widzicie? Ja nawet nie umiem tego schodków dobrze postawić. Dobra, to idziemy do Nitrodomu. Nitrodromu. Czemu to jest Nitrodrom? Przecież to się mówi Nitrodom. Dobra. Mam kolejny klejnot. Ten jest w Nitrodromie. Mało wiem o pani Ringu Szramie. Ale nie spotkałam na pustkowiu jeszcze nikogo, kto dałby się przekonać tkliwą. Wow. Może wasza dwójka dogada się przy akompaniamencie zgrzytu metalu, pisku opon i ryku silnika. Dobra. Co jest? Co się stało? Nie wiem. Ale jakimś cudem na to wskoczyłem. I co ja mam teraz zrobić? Jak nikogo nie skillofuję, nie? Dajcie broń jakąś. Aha, super. Dobra, jest. Myślałem, że to jest broń, ten co tak krótka seria, ten co strzela po dwa pociski, karabin maszynowy. Ale to nie był to. No nie, no jak? Pistolet jakiś? Dajcie coś. Przecież ja tu umrę zaraz. Bandaże, super. A jakie jest kolejne zadanie? Za pomocą broni. Dobra, wrogie pojazdy będą o wiele łatwiejsze. Siema. Dobra, jest pistolecik. Wreszcie. Już tu teraz nic nie ma na tej miejscówce. O, dobra. A to co? Nuka Cola? Jest. Dobra. Muszę samochód wziąć jakiś. O, dobra, jest dobre działko. Nawet. Muszę pług zebrać jakiś.
O dobra, jest pług. O nie, opony wziąłem. Tylko nie to. Na tych oponach się nie da jeździć. Pamiętacie, co się ostatnio działo, jak nie wiem, te opony. Nie. Było źle. Co ja mam zrobić? Dobra, przeciwnikom zadać obrażenia, spoko. Gdzie była pani Ringu, bo ta typiara, no. Tutaj się wjeżdżało, tutaj się rozwalało drzwi, no, drzwi, op, i tutaj się wjeżdżało, dobra. I ona zaraz tu się pojawi. Dobra. O! Ej, to się liczy w ogóle. Fajnie. Co jest? Ile nutek dostaję z tego? Dobra, jest. O, za dużo tych nutek. Czemu ja zbierałem te nutki? Ale co jest? Dwa poziomy, dwoma zadaniami zrobiłem. Jak? A, dobra. To muszę znaleźć jakieś kółko, ale ja nie wiem gdzie. No tu jest na pewno, teraz tu polecę. Ale nie, skin jest fajny nawet w ogóle. Ten kill off jest git nawet. Fajny, mi się podoba, nie? Spoko jest chyba. Ale na serio, mówię, że jestem taki spocony trochę. Tak mi się wydaje, nie? Dobra, to lecimy dalej. Oby się teraz udały te zadania więcej ich zrobić niż teraz, czyli dwa i to by było na tyle, nie? Dobra, to lecimy. No to ja se tutaj wezmę samochód i polecę tam. Dobra. No i git. I tak zrobimy. Dobra, to lecimy. Okej. Jest tu jakaś postać w ogóle? Nie. Fajnie pamiętam, jak tu był gdzieś bananek. Ja robiłem sobie zadania łatwo. Ale no, niestety już nie ma, są tylko zadania. A meczowe były nawet spoko. Powinny zniknąć chociaż po tym rozdziale, tak jak było to z tymi rozszerzeniami, nie? Ale fajne były rozszerzenia według mnie. I one były bardzo fajne, bo ułatwiały grę strasznie. Znaczy czasami, no to tam było trochę słabo, jak ktoś miał to, że jak miał 50 życia lub mniej, to się teleportował, no to było wkurzające, ale śmieszne, strasznie. Dobra, ale nie, ten skinek chyba lepiej wygląda, jak ma się tą właśnie podobną lotnię, co ja, tę parasolkę, o, a nie na przykład kanapę Indiana Jonesa, czy co on tam miał, wannę chyba. Ale nie, no spokój jest nawet. I pum, i zadanie skończone. Teraz kolejne. Zbierz klejnot Pandory w Nitrodromie. Nie wiem, ale już się przyzwyczaiłem, że to jest Nitro. Ja wiem, że to jest Nitrodrom. Co jest? No jak? Przecież stanął. Poszukali mnie, widzieliście? Dobra. I pum. Co jest? Co się dzieje? O. Dobra, nie wiem, co się dzieje. Gdzie on jest? Tutaj chyba, na dole. Super, ktoś tu jest.
Dobra, jest. Ej, udało się! Nie, żebym wątpiła. No, były jakieś 4 sekundy gdzieś w połowie, kiedy myślałam, że już po tobie. Przynieś klejnot. Musimy pogadać. Czyli ona myślała, że zginęłem. Super. Aż takim botem to nie jestem chyba. Coś tak mi się wydaje, nie? Złoty pistolecik. A co robię? Umieram w nitrodromie. Nie wiem, jakoś się już przyzwyczaiłem, że to jest nitrodrom. I może się dziwnie to wymawia, no ale spoko. A co, odpalę kółka ognia. Ale przejdź przez jedno. No nie, no i ominął, no. To jest strasznie opóźnione. O, właśnie to myślałem, że jest szary, co w pierwszej grze. Ale jednak nie było. Ale fajne jest to, że tu widać ile sekund jeszcze, nie? Ja bym powiedział, że tak z 40. Gdzieś tu był bot. Dajcie mi go. O! Spoko. Przyjmę. Jak się odchodzi, to ten czas się zatrzymuje. Ej no. Rzeczywiście. Dobra, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i 0. Fajnie, że można bić podczas tego, jak się regeneruje. Co? Chyba za to sobie wezmę. Ale gracz tu idzie. O, siema, koleżko. Dobra, ja lecę. Siema. Żegnam was. O, gracz. No, gracz tu jest. Jest. Już idę do ciebie, nadzieja. Obyś mi dała jakąś nadzieję i dałabyś mi coś do leczenia, bo... Siema, koleżko. Ale fajnie, że... Znaczy, no trochę nie fajnie, że widać samochody bossów, ale... No, były za mocne. Ale widać je, jak się jest chyba z... Nie wiem. Blisko od nich jakiś, nie wiem. No oni mnie nie widzieli, no teraz dopiero przyjeżdżają do mnie. A to jest bardzo niedobre, że do mnie przyjeżdżają, bo ja umieram. Gdzie ona jest? Aha, ona sobie w domku siedzi. Proszę, nie rozwalać całego domu. Skoro już tu jesteś, to pewnie nic takiego, ale tak między nami. Zawsze miałam bujną fantazję, ale te klejnoty powodują u mnie wizję. Pokazały mi megalodona pracującego z zamaskowanym tułaczem. Nie spotkałam kolesia, więc może to metafora albo coś. Uważaj na siebie, dobra? A jeśli spotkasz typa ubranego od czapy, daj mi znać. Kurde, ty podchodzi. Broń mnie, nadzieja. Nie wiem, gdzie jest ten typek. Ale dobra. No jedź. Wyłącz mi radio. No nie. Ej, nadzieja. Masz... Jakieś shockwave'y, czy coś tego typu? Nie. Kurde, żył. Trochę. O, dobra, jest. Fuh. Prawie straciłem samochód.
drugi najlepszy w grze. No bo są dwa mityczne. No są trzy mityczne, ale dwa to są te same. Tylko że z innym kolorem, nie? Dobra, jest. He. No już mi rozwalasz brykę. Nie wierzę. Dobra. A jest trzecia strefa już, nie? No bym mógł pojechać jeszcze po to zadanie, ale już za późno. Ale mógłbym pojechać po ten medalion jeszcze. Megalodona. I bym wziął sobie pompkę, ale nie brałbym pięści, bo wolę swój pistolecik szary maszynowy. No serio, on jest dobry. Nie. Myślałem, że wpadnę pod mapę. Na serio, myślałem, że wpadnę pod mapę. To by była masakra. Bum. Dobra, jest. To co, teraz jedynie po Megalodona. Trochę łatwiej teraz będzie, bo mam medalion. I mam łuk bum bum. Ale gdzie jest teraz Megalodon? Aha, tu. Tu będzie. Czemu tu się świeci na stacjach takie dziwne cośki? Ale tylko na tamtych. Co, że się zamyka naprawa, czy co? Oby się nie kończyła, bo ja mam samochód rozwalony. Ale nie wiem, co to znaczy, to co się świeci tam. Chyba, że... A jak wysiądę? A! Że tu są statki. A, dobra. To rozumiem. Już. Chodź tu, Megalodon. Muszę najpierw pomocnika trafić. Dobra. Jest. Megalodon nie umie za bardzo jeździć. No wysiadaj. I jest. Dobra. O nie, on wysadzi stację. Co on robi? Pocuszek. Co ten spocuszek chciał zrobić? Nie wiem. Ja nie biorę tych rękawic. To jest najlepszy loot. Na serio. Ale przydałoby się zawracać. Znaczy zostawię komuś te rękawice, jak ktoś wejdzie do strefy, nie wiem. Może. Dobra. O, no co? Aha, dobra, boty. O. Ej, co jest to? Ma duży obszar tego wybuchu nawet. Jak ja wygram nowym skinkiem, to ja nie wiem. To będzie fajnie.
O, tu są. Będę jak się tu latała na Oscara, bo porwał bananka. O, ze czwórki? Co tu robi Ariana Grande? Aha! Ej, dobra, to są te C4 z czwartego rozdziału. Chyba. O nie. Oni mieli szare bronie, znaczy, no ja mam... niepospolitą, ale... szare? Dobra, ja lecę na wyspę. I mówię lecę, bo jadę z samochodem, lecę tam dosłownie. Hop. Dobra. Jakby co, jak się tańczy, to to szybciej jest. Ale to jest trochę zdradliwe, bo... widać, że tu się jest, nie? Ludzie cię widzą, nie? Są... nie ma dźwięku? O! A, wiem czemu nie ma. Rękodzieło konduktora? Huh? Nie. Ja wiem czemu. Bo mam wyłączone prawa autorskie. O nie. 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 Pomocy. No co jest? Nie wiem, czy ja to wygram, jak ja tak będę grał. No ile to ma życia ta skała? Dobra. I zlatuję. No nie. Zlatuję, ale nie tak. Nie tak. Ja muszę się uleczyć. Super. Coś używa... 209 metrów. No, czyli rakietnicę, nie? To odtwarzaj pętlę. Nie wiem nawet, co będę odtwarzał, bo za bardzo nie słyszę tego. Już? Dobra. Jest. 4 poziomy zbiłem, co jest? Ja zrobiłem jedno zadanie. No, wszystkie zadania fabularne tylko. Jakby, no, zepsuty cały. Dobra, dawać mi tych typków. Dobra, ja lecę do strefy. Oni niech się tam biją. Gdzie jest... gdzie chłop używa tego... gitary? Bo ja go nie widzę. Dobra. Nie no. Jak on mnie pokonał na 2 strzały, to ja nie wiem. No ale, no trudno, dobra. Dobra. Lecimy. No trudno, nie dało się inaczej. No to co, to by było na tyle. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i suba na mój kanał. I pamiętajcie, żeby wpisać kod w sklepie datrasdointers.com na końcu. Kropka na końcu jest bardzo ważna, bo kod nie zadziała. No i co, to było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Siema.